ci, a czy możesz... Sytuacja wygląda tak, jesteśmy nad Wisłą. Wild Beef, Wybrzeże Gdyńskie 2. Burgerownia, slash pub, można się napić piwa, można zjeść burgera. Mój ojciec po rozwodzie wrócił do gry na bębnach. Idę zobaczyć, czy nie wyszedł jeszcze z formy. Za blisko będziemy musieli krzyczeć. Tak, będę cię kamerował. Bardzo dobrze, a możesz zapis, a możesz nas nagrać? Możesz zalokować swój zespół teraz. No, okay. Jako dobry syn postanowiłem ci pomóc i, dobry syn. I wynieść cię na szczyt. A nazwa co zespołu, Imeo. Fanpage, Imeo, tak? Tak jest. Poczekaj, może Adama wyszło. Prosisz o lajki? No? Nie. Adam! Chodź, co mamy mówić? No, zareklamować się jak najlepiej się. Potraficie. Ja wiem, ale trzeba przed kamerą, dobra? Zagrać. Trzeba zagrać. Ale co mamy zagrać? Jakąś sztukę? To znaczy zagrać, ale teraz reklama. Będziesz naszego tak? zespołu. Chcę was wynieść na szczyt. Reklamy. A poczekaj, nie przygotowałem się. Bo wy macie muzykę. Imeo! I rządzimy! Czy tak krótko dobrze? I dosadnie. Ale nam obcinasz głowę, ojcu, nie chcesz. O, ale ojciec... O, tak, tak jest. A co ojciec powie teraz? Ojciec powie, że Imeo to najlepszy zespół. Coś jeszcze? Coś więcej? Nie, ten zespół jest najlepszy. Wystarczy. A Artur coś powie? Tak naprawdę to wszystko powiemy od 21. Chodzej! Zapraszamy na koncert. Damy czadu. Was trzeba popchnąć, bo wy dobrze gracie, ale młodzi tego nie słuchają już. I nie? A czego słuchają? No, młodzi MCP. Ale wszystko wraca do normy. Młodzież teraz słucha lat 80. synu, nie wiem czy wiesz. Ja słucham lat 80, bo ty mnie zaraziłeś ty. Coś do picia chcecie? Dziękuję. Ja też znaczy, szkole nie ma. Poczekaj, bo tu lider naszej grupy idzie. Czołowy wokalista wszechczasów. Dobry, a to dobry jest. Dobry, bardzo dobrze. Czysto śpiewasz. Czysto. A ten, a... To jest, dobra recenzja. To jest mój syn, to jest żona Maćka. Witam. Bardzo miło. Michał, dziękuję Macie. Bardzo. Witam wokalistę. Chodź. Będziesz mówił. Ale to jak to jest? No bo, ale Maciej grał bez was teraz, tak? No tak, bo Maciej jest Juganos. Oni sobie oddzielny. Nie jest na wyłączność. Co? Nie jest na wyłączność dla was. Tutaj w tym zespole nie ma. Tak. Jako lider to ty powinieneś coś powiedzieć. Powiedziałem już. Co powiedziałeś? Młody, ustawiasz to i nagrywasz nas. Tak, ale jakiś sygnał dać się nauczycielom. Nie. No wgryzaj się. Nie krzyczę, już nie słyszysz nic. Wolność to nie Bożu krwi. Bożu krwi. Bożu krwi.
Dziękuję. No, bardzo ładnie. Bez fajnie, fajnie. Super. Jak skończy, to się odsuń dla bezpieczeństwa. Jest, jest, jest. Lajcz. Dawaj. No i to, bo jeszcze wychodzę. No jak widzieliście, ojciec radzi sobie całkiem nieźle, także dajcie mu łapkę w górę na fanpage'u. Widać prawdę, jak on gra. Patrzę na niego i widzę prawdę, widzę, że to jest to, co on lubi robić. To są vlogi Masa. Dzisiaj chciałem porozmawiać trochę o aspektach redukcyjnych, ale to, że to są vlogi Masa, nie oznacza, że o redukcji nie będę tutaj mówił. Redukcja to coś, w czym czuję się wygodnie, jest to temat, o którym lubię rozmawiać. Dlatego czemu nie? I ten filmik będzie po części też nawiązywał do materiału, który nagrał Mariusz Czerniewicz już jakiś czas temu. Materiał nazywał się Rozkład Makro Owcy, Makro Breakdown. Dobry materiał nagrał Mariusz, z większością rzeczy się zgadzam. Głównie chodziło o to, że schodzenie z tłuszczem tak nisko w diecie nie będzie najoptymalniejszym rozwiązaniem, ponieważ tłuszcze dają znać naszemu żołądkowi, że jesteśmy nasyceni. Tak w dużym skrócie, jeżeli tych tłuszczy nie ma, niby mamy dużą tą pulę jedzenia, mamy dużo węglowodanów, ale tak czy siak nie jesteśmy nigdy usatysfakcjonowani. I odniosę się do tego za chwilę, ale też chciałem tutaj porozmawiać trochę o węglowodanach i o insulinie, bo to są rzeczy zależne od siebie. Były pytania w komentarzach, dlaczego mi się udaje na przykład redukować na 400 węglowodanach do formy startowej, a u innych osób jest to po prostu niemożliwe. Też powiem trochę o białku i tutaj głównie będę mówił o tej formie na scenie, nie na wakacje. Na pewno będą osoby, które nie zgodzą się z moim podejściem, ale na ten moment sądzę, że to jest najoptymalniejsze rozwiązanie, jeżeli chcemy schudnąć do śmiertelnych poziomów tkanki tłuszczowej, bo nie oszukujmy się, forma na scenę, na szóstkę to jest forma jak najbliżej śmierci, inaczej tego nazwać się nie da. Także najpierw powiedzmy sobie, co to jest insulina. No, insulina jest to hormon wytwarzany przez trzustkę w naszym ciele i jest on odpowiedzialny za to, jak
my będziemy wykorzystywać tą glukozę z węglowodanów. Węglowodany najlepsze źródło energii dla sportowca o takiej charakterystyce jak my. Nie ma w ogóle dyskusji w tej kwestii. Może nie, może zrobimy to tak. Wyobraźcie sobie, że jecie pizzę. Okej, jemy pizzę, idzie do żołądka, to jest później rozbrajane i to cienkie i tak dalej i ta pizza jest zamieniana na glukozę i wchodzi do naszego krwiobiegu. Później ta glukoza, te cząsteczki glukozy wędrują we krwi. I co robi insulina? To pomaga zgarniać tą energię, tą glukozę do komórek mięśniowych na przykład. Komórki mięśniowe w bardzo dużej mierze są właśnie uzależnione od tego, jak funkcjonuje insulina w naszym ciele. Są też na przykład komórki nerwowe, komórki nerek, czy też komórki oczu. One nie potrzebują insuliny, żeby tą energię optymalnie syntezować. No, w przypadku mięśni niestety. I teraz dlaczego ty nie możesz schudnąć na wysokich węglowodanach? Jest bardzo mały procent osób, które mają świetną wrażliwość insulinową. Są to też osoby, które od małego ćwiczą sporty wytrzymałościowe najczęściej. No i ja sobie nieźle z tym radzę, mam na pewno powyżej przeciętnej tą wrażliwość insulinową i co się dzieje, to po spożyciu pokarmu te węglowodany są u mnie wykorzystywane w pełni i moje ciało sobie z tym radzi, natomiast osoby, które nie wytwarzają odpowiednich ilości insuliny, niestety ta pizza gdzieś krąży, ta glukoza gdzieś krąży u nas we krwi i nie chce wejść w te komórki. No i co skutkuje tym, że ten nadmiar musi się gdzieś podziać, tak? Jak poznać, że nie mamy najlepszej wrażliwości insulinowej? Zjedzmy jakąś ilość węglowodanów. Powiedzmy, załóżmy sobie, że jemy 300 dziennie, jeżeli jesteśmy codziennie niewyspani. Ciężko nam się chodzi, ciężko nam się trenuje i ponadto ulewa nas, czyli widać taki obrzęk, tą opuchliznę, no to znaczy, że nie radzimy sobie z daną ilością węglowodanów, no i wtedy możemy sobie porównać, hej, no w sumie jem 250, nie jest to dużo, ale mam te symptomy, no to nie mam najlepszej wrażliwości insulinowej i to jest totalnie w porządku, bo póki nie jest to insulinooporność, czyli zanik wytwarzania tej insuliny przez trzustkę, to jest to okej. Jest naprawdę mały odsetek osób, które posiadają tą premium wrażliwość insulinową i to, że ty jej nie masz, nie oznacza, że nie możesz doprowadzać, nie możesz się doprowadzić do śmiertelnego poziomu tkanki tłuszczowej, bo możesz i teraz powiem ci, jak to zrobić na bazie tego, jak współpracowałem z ludźmi i też tutaj głównie odnoszę się do dziewczyn, ten zabieg, o którym teraz powiem. Nie staraj się od razu ucinać kalorii, jak widzisz, że powiedzmy waga stoi w miejscu, a po prostu zmień rozkład, utnij węgle, oczywiście tłuszcze też przytemperuj, ale kosztem tego podbij białko do góry. Pomoże ci przetrwać w redukcji, twoja totalna kaloryka będzie wyżej, będziesz bardziej usatysfakcjonowany z jedzenia i będziesz się regenerował prawdopodobnie lepiej. Także nie ucinajcie od razu kalorii. Nie chudniesz na 300 węgla, zabierz powiedzmy te 100 węglowodany, 400 kalorii, ustaw sobie na 200 węglowodanach, ale w zamian za to, jak zaczynasz tą redukcję, podbij to białko do góry, przetestuj, spróbuj. Ja tutaj nawet nie chcę się kierować jakimiś idealnymi wyznacznikami, że 2,3 do 2,8 gramów białka na kilogram masy ciała, bo naprawdę nie ma schematów w tej grze. Na przykład Kaja redukowała już pod koniec na ponad 4 gramów białka na kilogram masy ciała, jadła nawet pod 300 gramów białka i co samo o facetach, nie bójcie się pójść naprawdę z tym białkiem wysoko. Najpierw białko do góry, nie tnijcie kalorii, po prostu zróbcie rekompozycję i gwarantuję wam, że zaczniecie chudnąć przez samo drastyczne zwiększenie białka. No i tutaj jeszcze odnośnie Mariusza, materiał, że te 30 tłuszczy, że on nie będzie redukował na 30 tłuszczach już pod następne starty, bo
uważasz, że na 50-60 ten poziom nasycenia, ta satysfakcja z jedzenia będzie większa i tutaj na dany moment z tego, co ja doświadczyłem, uważam, że nie będzie to możliwe, ponieważ jeżeli rozmawiamy o zdrowiu i takiej skrajnej redukcji pod zawody, to trzeba wybrać albo jedno, albo drugie. Nie patrzymy na to, żeby być zdrowym podczas takiej redukcji, tylko co nas jak najszybciej doprowadzi do tego stanu i jak najszybciej z głową wyjść z tego stanu. I teraz uwierzcie mi, schodzicie do poziomu tkanki tłuszczowej, gdzie wasze ciało ma w dupie, czy wyjecie 30 tłuszczy, czy 60 tłuszczy, bo sam ten poziom i stan będzie powodował wytwarzanie hormonów, takich jak grelina z żołądka, które nie będą dawać waszej głowie spokoju i tak czy siak będziecie głodni. Jeżeli ja mam do wyboru zjeść 30 tłuszczy, nawet w końcowej fazie było to 15 tłuszczy, ale szybciej dojść do tego poziomu tkanki tłuszczowej, który jest wymagany na scenie, a zjeść 60 tłuszczy i tak być tak samo prawdopodobnie nieusatysfakcjonowanym ze względu na niski poziom i tylko ta większa ilość tłuszczy by opóźniła moment, w którym dojdę do tego docięcia, no to sorry, tutaj stawiam wszystko na jedną kartę, zdrowie się nie liczy, jeżeli i tak planujecie zejść do śmiertelnego poziomu tkanki tłuszczowej. Tak, dlatego te tłuszcze, moim zdaniem, czy będzie ich 30, czy będzie ich 70, w momencie, kiedy mamy powiedzmy te 6-5% tkanki tłuszczowej, nie robi różnicy. Natomiast zgadzam się z Mariuszem, że dla większości osób, które tną na wakacje, nie ma sensu jest schodzić tak nisko z tłuszczami, bo nie będzie to tkanka tłuszczowa u większości osób, która będzie na tyle nie do zniesienia dla ciała, że będą te sygnały z żołądka do głowy, a ta większa ilość tłuszczy na pewno będzie was bardziej sycić, bardziej wypełniać i poczujecie, że jecie zdecydowanie więcej. Także dla osób tnących na lato nie wrzucałbym żadnej osoby na 30 tłuszczy raczej. Oczywiście są wyjątki. Jeżeli tniemy do zawodów, pamiętamy, że zdrowie to jest rzecz drugorzędna. No jeżeli decydujemy się na cięcie do zawodów, no to hej, nie muszę nic mówić. No zobaczcie na moją mordę tutaj. Co ma to wspólnego ze zdrowiem? Myślicie, że byłbym zdrowszy mając taką mordę na 60 tłuszczach? Trzymajcie się.